Dzień dobry, Anna Dryjańska, redakcja Na Temat, podcast Polityka, a dzisiaj naszym gościem zdalnie z Lublina jest Dariusz Joński z Inicjatywy Polskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej, który razem z Michałem Szczerbą napisał książkę, właśnie się ukazała, Wielkie Żniwa, jak PiS ukradł Polskę. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry pani, witam państwa. Panie pośle, czy Donald Tusk przypomina panu Harrisona Forda? Tak, przypomina, bo jest ścigany przez PiS, jest polowanie na Donalda Tuska. W zeszłym tygodniu przegłosowali taką komisję parasąd, która będzie mogła zakazać obejmowania Donaldowi Tuskowi, jeśli przegłosują to na tej śmiesznej komisji, możliwość pełnienia funkcji przez okres 10 lat. Teraz weszła do działania prokuratura Ziobry. No wszystko po to, żeby nie oddać władzy, wszystko po to, żeby utrudnić Donaldowi Tuskowi możliwość objęcia funkcji premiera, no ale tak jak w filmie faktycznie ściganego, na końcu odwraca się rola i ten ścigany jest tym dobrym, który później rozliczy tych, którzy to robią. No ale czego prokuratura chce od Donalda Tuska? A czegokolwiek, byleby zatrzymać jego marsz po zwycięstwo, bo doskonale wiedzą wszyscy w PiS-ie, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o władzę i pieniądze, ale chodzi też o wolność w przypadku wielu z nich, dlatego że wszystkie afery kończą się niczym. Żaden polityk PiS-u nie ma postawionych zarzutów, a Ziobro stworzył taki wymiar sprawiedliwości, który ma chronić swoich. Na tym polega cały pomysł PiS-u, żeby na czele prokuratora generalnego i oczywiście ministra sprawiedliwości stał człowiek, który chronił chronił ludzi z PiS-u i on to robi skutecznie od 8 lat, dlatego mamy na niespotykaną skalę w bezczelny sposób okradane państwo z naszych publicznych pieniędzy. No i o to im chodzi właśnie, żeby uniemożliwić zmianę tej władzy, a wiedzą dobrze, że Donald Tusk idzie po to zwycięstwo i zagraża im po prostu. I dlatego też robią polowanie i próbują w jakiś często niekonstytucyjny, jak ten parasąd, czy też niezgodny z prawem, pewnie pomysł postawić jego w takiej sytuacji, żeby nie mógł pełnić najważniejszych funkcji w państwie. To może dla państwa trochę kontekstu. Prokuratura twierdzi, że musi podjąć tutaj czynności i sprawdzić, czy Donald Tusk jako premier w 2014 roku nie przekroczył uprawnień, gdy wstrzymał import węgla z Rosji przez Marka Falentę, główną postać afery taśmowej. Czy pan jest pewien, że Donald Tusk tych uprawnień nie przekroczył? Może coś jest na rzeczy? No w każdym razie prokuratura chyba jak musi, no to musi. Nie może po prostu stwierdzić, że nie, no skoro były premier, to nie sprawdzamy. Nie, no to jest tak kuriozalny zarzut, nawet jeśli chodzi o Ziobrę i PiS, że to jest aż śmieszne. Jak popatrzymy, kto sprowadzał węgiel z Rosji, to doskonale wiemy, że najwięcej tego węgla sprowadzano za czasów PiS-u, kiedy za poprzednich władzy PO-PSL mniej więcej to było około 5 milionów ton węgla z Rosji, tak za PiS-u były momenty, kiedy dochodziło do 10 milionów ton. I jeśli ktokolwiek ułatwił cwaniakom przywozić węgiel z Rosji i na tym zarabiać, to był PiS. Jeśli kogokolwiek Ziobro chciałby badać i przesłuchiwać w tej sprawie, to powinien tych, którzy na tym zarabiali. No to jest dokładnie tak samo, jak było w pandemii. W pandemii ktoś zarabiał na respiratorach, maskach. Teraz jest wojna za granicą, więc ktoś zarabia na zbożu, na drobiu i na warzywach. I tych ludzi Ziobro nie przesłuchuje, tym nie stawia zarzuty, ale jeśli kobiety wyjdą walczyć o swoje prawa z czarnymi parasolkami, to tego samego dnia mają zarzuty. Na tym polega różnica i na tym polega jakby podejście do państwa. Ja bym chciał, żeby prawo oznaczało prawo, a sprawiedliwość oznaczała sprawiedliwość. Niestety dzisiaj tak nie jest. Cytat z Donalda Tuska na jednym z ostatnich spotkań powiedział: chcę, żebyśmy podeszli z optymizmem, z wiarą w zwycięstwo. Tymczasem kolejne sondaże pokazują, że z tą wiarą w zwycięstwo jest u wyborców opozycji krucho. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Ja muszę powiedzieć, że mamy pełne sale na spotkaniach. Mamy za chwilę kolejne. Jest nadzieja, jest chęć zmiany. Kampania się dopiero rozpoczyna. Kampanie są od tego, żeby zmieniać ostateczny wynik wyborczy. Gdyby
nie kampanię, to z góry można było powiedzieć, kto wygra, a kto przegra. Natomiast odnoszę takie wrażenie, że w ostatnich tygodniach PiS tak przekroczył wszelkie możliwe granice. Mam na myśli również przekazywanie pieniędzy na fundację Kukiza, że coraz więcej wkurzonych ludzi przychodzi. To znaczy takich wkurzonych, którzy mówią, miałem nie iść, ale pójdę na te wybory. Wkurzonych tylko rolników też przychodzą na nasze spotkanie rolnicy? Tak. Pierwszych rolników ja już ponad miesiąc temu zauważyłem wielu rolników, którzy zaczęli przychodzić na spotkania, między innymi w Sosnowcu, gdzie między innymi jeden z rolników zwracał uwagę właśnie na ten drób, który do nas spływa, już nie tylko pszenica, zboża, ale też drób, i alarmował już wtedy. O tym jeszcze się wtedy specjalnie nie mówiło. No teraz do tego dochodzą jeszcze warzywa i jajka, więc tak, rolnicy wkurzeni, ale też ludzie tak po ludzku, no bo ostatnio przyszedł człowiek i mówi, proszę pana, jak ja usłyszałem, a głosowałem wcześniej na Kukiza, że on dostał 4 miliony złotych na fundację, a ich jest 3, czyli każdy po prawie średnio ponad milion złotych, to mówię, wie pan, to jest tyle, ile ja przez całe życie zarobię na taksówce, którą jeżdżę, więc ludzie mają chyba dość po prostu tego złodziejstwa. Nie wszyscy to widzieli, nie wszyscy pewnie, nie każdy się tym interesował, no ale robią to już w taki sposób, bez hamulców, w tak ordynarny sposób, że coraz więcej ludzi przychodzi takich wkurzonych, którzy mówią, że jednak pójdą, więc ja uważam, że te sondaże najbliższe będą inne, że będą lepsze oczywiście dla Koalicji Obywatelskiej. Też chcę powiedzieć jasno, no robimy wszystko, żeby tak było, bo wczoraj mieliśmy spotkanie w Rzeszowie, ponad 150 osób z posłem Szczerbą, dzisiaj mamy za chwilę w Lublinie, jutro mamy w Radomiu. Tu naprawdę nie ma miejsca i czasu na jakąkolwiek przerwę. Każdy dzień chcemy wykorzystać na maksa, żeby przekonać jak najwięcej ludzi. My akurat napisaliśmy z posłem Szczerbą książkę, gdzie ludzie przychodzą nie tylko przekonani, ale często przychodzą ci ludzie właśnie przekonani, którzy mówią, niech pan napisze adnotację dla mojej mamy, żeby tylko przeczytała tą książkę, nic więcej. Albo dla taty, albo dla kogoś w rodzinie. Ja pytam dlaczego, a oni mówią, no bo głosuję za PiS-em, ogląda tylko tą TVP PiS i dobrze jakby przeczytała fakty, być może zmieni opinię. Więc wielu ludzi przychodzi do nas na spotkania, gdzie biorąc książkę chce przekonać najbliższą rodzinę. To też swoją drogą pokazuje, do czego doprowadził Jarosław Kaczyński, do nieprawdopodobnych podziałów w polskim społeczeństwie, gdzie ludzie siedzący przy jednym stole nie są w stanie ze sobą rozmawiać. Nie tylko o polityce, dlatego że te podziały są tak głęboko wykopane, więc tej pracy po wyborach, jeśli wygramy, jest bardzo dużo. Ale to jest dobry prognostyk, że przychodzą właśnie nawet dzieci i biorą dla rodziców książki i mówią, że chcą przekazać, chcą im otworzyć oczy. No i dobrze, a naszym zadaniem jest jeździć i spotykać się i wyjść poza bańkę. To jest główny nasz cel. Wyjść poza bańkę i przekonywać tych, do których te informacje o aferach, o przekrętach, o złodziejstwie na niespotykaną skalę po prostu nie docierają. Zostańmy przy kwestii wiary i rozmowy. Czy wierzy pan, że dojdzie do debaty Donald Tusk i Jarosław Kaczyński w czasie tej kampanii wyborczej? Na pewno wiem, że Jarosław Kaczyński będzie się bał tej debaty. Donald Tusk jest gotowy, już to powiedział, zaprasza na taką debatę, im szybciej by się odbyła, tym lepiej. Ale myślę, że Jarosław Kaczyński będzie się bał i nie będzie chciał stanąć w szranki, będzie chciał wysyłać innych posłów, natomiast on sam, wydaje mi się, nie będzie gotowy. Zdziwiłbym się, ale chciałbym, tak samo jak myślę, Polacy by chcieli zobaczyć taką debatę. I w normalnym kraju demokratycznym taka debata powinna się odbyć, żeby porównać dwie wizje Polski. A one są zasadniczo różne, więc chciałbym, żeby się odbyła. Rozmawiałam wczoraj z posłami PiS na ten temat i jakby są u nich dwa główne argumenty, dlaczego tej debaty raczej nie będzie. Oni nie przesądzają, ale to jest raczej na nie. Po pierwsze twierdzą, Donald Tusk jest niegrzeczny. A po drugie, PO nie ma programu. Więc o czym debatować? Co pan na to? No to jak niczego się nie obawiają, no to niech Jarosław Kaczyński stanie w szranki, niech usiądzie do jednej debaty i zobaczy, że nagle program jest, że Donald Tusk właśnie będzie zachęcał Jarosława Kaczyńskiego do tego, żeby nie rzucał inwektyw, żeby nie obrażał swoich adwersarzy politycznych, co często robił z mównicy. Ja nie przypominam sobie, żeby Donald Tusk kiedykolwiek w taki sposób się odniósł do polityków PiS-u, jak to robi czasami Jarosław Kaczyński. Więc te argumenty, które przedstawiają, są absolutnie z kapelusza. Ludzie chcą zobaczyć dwóch liderów, z jednej strony Kaczyńskiego, z drugiej strony Donalda Tuska i dwie wizje Polski.
I mogą się spierać, mogą się różnić, ale też mogą zaprezentować swój program. I Donald Tusk przecież to wielokrotnie robił. Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński będzie się bał. Z jednego powodu. On już raz brał udział w debacie z Donaldem Tuskiem i on po prostu przegrał. I to była taka, bym powiedział, sromotna przegrana, więc wydaje mi się, że tym bardziej teraz, kiedy Donald Tusk jest w mocnym pędzie, bym powiedział, takim w tej chwili po tych licznych spotkaniach z ludźmi, którzy mówią jak jest, że Jarosław Kaczyński będzie się bał prawdy, bał rozmawiać na temat tego, co się dzieje w Polsce. I po drugie, wydaje mi się też, że Jarosław Kaczyński po tych 8 latach, on wsiąkł w tą Nowogrodzką, w tych swoich kolegów i koleżanki z PiSu, którzy mu mówią, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest okej. Glapiński, który mówi, że chleb i masło jest po 2 zł, teraz Moskwa mówi, że w sklepach ceny są takie, jak były. Ja myślę, że on częściowo być może w to wierzy. Być może on jest utrzymywany w jakiejś fikcji i tym bardziej jego otoczenie nie będzie chciało, żeby stanął do jednej debaty, bo po prostu Kaczyński ją przegra, ale ja uważam, że dla dobra demokracji, no ale też takich wyborów ludzkich, które i zwiększenia frekwencji, absolutnie taka debata jest potrzebna. Z TVP wyciekł list przeznaczony dla posłów PiS, no ostatecznie na Nowogrodzką. Anonimowy autor narzeka, że prezes Matyszkowicz może przez swój brak profesjonalizmu doprowadzić do przegranej PiS w wyborach. To jest czas, kiedy TVP powinna pracować na rzecz zwycięstwa partii. Czy zaskoczyła pana treść tego donosu? Nie, nic mnie już, jeśli chodzi o tą TVP PiS, nic mnie nie zaskoczy, jest to fabryka hejtu, szczucia na innych. Codziennie słyszymy, bo nie oglądamy tego, ale czasami słyszymy na spotkaniach, że kolejny polityk Koalicji Obywatelskiej jest atakowany, oprócz oczywiście lidera Donalda Tuska, który jest od świtu do nocy, ale oprócz tego czasami są kolejni politycy. My wielokrotnie z posłem Szczerbą na własnej skórze się przekonaliśmy, co to jest za ściek i jak atakuje nas TVP PiS, wprowadzając oczywiście widzów w błąd, w kłamliwy sposób przedstawiając informacje, więc my już parokrotnie to przeżywaliśmy. No i niewątpliwie jest to kolejna instytucja w państwie, która z jednej strony musi zostać absolutnie oczyszczona, ale z drugiej strony rozliczona za to wszystko, co robi, bo ktoś za to bierze ogromne pieniądze, jak wiemy. W tym roku rekordowo idzie na TVP PiS z budżetu pieniądze, no bo kampania się zbliża. Natomiast mnie te spory między politykami PiSu w ogóle nie interesują. Ja mogę powiedzieć jedno, również wszyscy ci pseudo dziennikarze z tej telewizji TVP PiS muszą być rozliczeni za to, co robią. Za tą nagonkę, za tą fabrykę hejtu, za to, że dzielą polskie społeczeństwo, za to, że dochodzi do ludzkich dramatów, bo oni też za to odpowiadają. Po prostu muszą zostać rozliczeni i my to mówimy dość wprost. Kilka dni temu starosta Sokulski ogłosił, że nie życzy sobie obecności polityków Koalicji Obywatelskiej w swoim powiecie. Czy na panu, jako na polityku, to jeszcze robi wrażenie? Czy to są po prostu takie wyborcze przepychanki, czy może jednak już przekroczenie granic? Znaczy, dobrze, że on to powiedział, dlatego że to pokazuje mentalność PiSu. To jest taka mentalność Łukaszenki. Wy już nawet nie możecie wjeżdżać na nasz teren. Ja byłem w tym czasie, kiedy on to mówi, byłem w Hajnówce, gdzie przyszły osoby i zbulwersowane tym, co mówi starosta z województwa podlaskiego, bo czegoś takiego no, nigdy nie było. No, to jest taka kolejna granica przekraczana przez polityka PiSu, który ma absolutnie akceptację z Nowogrodzkiej, żeby takie rzeczy robić. No i jak widzi, że Nowogrodzka przedstawia ustawę Kaczyńskiego, która ma powołać taką komisję, parasąd, który ma rozliczyć Donalda Tuska, czy też postawić mu na tyle zarzuty, żeby nie mógł pełnić tej funkcji, no to on sobie wpadł na pomysł, że ogłosi, że żaden polityk z Koalicji Obywatelskiej nie wjedzie na jego teren. To nie jest jego prywatna działka, to nie jest jego prywatny teren. Nasz kolega poseł od razu zareagował, otwiera tam filię biura, żeby pokazać, że nie ma akceptacji, zero tolerancji dla takich zachowań polityków PiSu. A co się dzieje z aferą handlarza bronią, handlarza respiratorami? Bo panowie śledzicie, to jest chyba najbardziej znana, śledzona przez was afera. Jaki jest najnowszy stan? No, generalnie rzecz biorąc, dalej nie wróciły pieniądze i nie wróciły respiratory, ale wrócił Janusz Cieszyński, tym razem na funkcję ministra cyfryzacji. Ma odpowiadać tym razem za poniekąd wybory. Natomiast my dzisiaj byliśmy w prokuraturze w Lublinie zapytać, no co się dzieje, no bo 20 czerwca rzekomo usłyszeliśmy, dostaliśmy informację o domniemanej śmierci handlarza bronią, a prokuratura, jak słyszymy
i dzisiaj też to potwierdziła, dalej bada tą sprawę i nie odwołała listu gończego za panem Andrzejem Izdebskim, handlarzem bronią. Ten, który miał być rzekomo skremowany w Łodzi. Ten, który miał rzekomo być skremowany w Łodzi i przed skremowaniem żadnej służby, ani policji, ani prokuratury nie było, nawet rodziny nie było, żeby zidentyfikować zwłoki. Więc biegli badają. Prokuratorzy, jak dzisiaj usłyszeliśmy, w Tiranie pojawili się pół roku, polscy prokuratorzy, pół roku po śmierci jego. No więc to wszystko jest od początku do końca tajemnice. Znaczy wiadomo jedno. Ludzie by chcieli jednak pewnej sprawiedliwości, elementarnej uczciwości. Poszło 160 milionów, nie wróciły te respiratory. Handlarz bronią w dziwnych okolicznościach zginął, ale trudno powiedzieć, czy żyje, czy nie żyje. Stawiam tezę, że może żyć, dlatego że prokuratura prowadzi to postępowanie dalej. Natomiast mnie najbardziej boli to, że Janusz Cieszyński wczoraj w wywiadzie dla jednej z telewizji na pytanie, czy jest w stanie przeprosić za to wszystko, co zrobił i za to, że jednak wypłynęły publiczne pieniądze i nie wróciły, powiedział, że on nie ma sobie nic do zarzucenia i nie będzie przepraszał. Więc ja już od Janusza Cieszyńskiego nie chcę słuchać słowa przepraszam, ja bym chciał, żeby zwrócił pieniądze. Może to by w końcu w jakiś sposób rozwiązało tą sprawę, dlatego że miały wrócić te pieniądze, każda złotówka, ja pamiętam słowa ministra Szumowskiego, i nie wróciły, więc niech nie przeprasza, tylko niech zwróci pieniądze. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był poseł Dariusz Joński z Inicjatywy Polskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej, współautor książki Wielkie Żniwa, jak PiS ukradł Polskę. Z Państwem żegna się Anna Dryjańska, redakcja Na Temat, podcast Polityka.